Dzień dobry. Taki mały, krótki teścik urządzonka kupionego na pewnym portalu aukcyjnym. O, tam koledzy coś na Facebooku wypisywali na temat różnych rzeczy. I teraz tak, przystępujemy do akcji. W tym pudełku jest instrukcja, ale obejrzałem film na YouTubie. Odkładam. Podstawka, lejek, przepychacz. To można rozebrać. Składam i przystępuję do działania. Bibuła. Dawno cigaretów nie paliłem. 16 lat będzie. Pokręcimy. Jest taki ząbek. Jest taki ząbek. Może ułatwia zawijanie. Może nie. Wkładamy. Odkręcamy. Jędzor. Niedobry ten klej. Skręciło mi się na taki ładny stożek. Już parę prób zrobiłem, żeby nie było. Teraz tak, jak widzicie, to się porusza, nie? Tutaj będziemy używali kleju. Klej kupiłem w jakimś tam sklepie, o, taki ło. W sklepie papierniczym obok szkoły. Tu robimy tak. I na tym naszym szwie zagniatam, tak żeby możliwie nie robić podwójnego materiału tu w stopce. No i sami widzicie, że to tak się tutaj odwija, odwija. No to trochę tam cyk klejem. Ruchem wygładziłem. Wkładamy. Czy ta stopka służy do czegoś więcej? Nie. Po prostu wkładamy, jest. Nie będę sypał prochu. Wystarczy raz miarka prochu. Pyk. Przebitka. A może najpierw zrobię tak, żeby to o, wyjąć ten lejek, tak? Przybitka. Tu mamy ten ubijak albo przetyczka, która nam pozwoli o, to ubić, tak? No, to odkładam zbędne. Kulka. Kulkę trochę klejem. O, popatrzcie, toczy się nawet. Kulkę trochę klejem. Do środka. A, jeszcze raz tym dobijakiem wyciągam. Zakręcam. I powstaje takie oto coś. Tu nie jest płaskie. O, trenowałem chyba, zrobiłem takich z 10 na kaszy. Jeden z kawą, żeby było czarne z białym, ale wysypałem. No, jest jakie jest. Wydawało mi się, że to będzie bardzo fajne urządzenie, ale jak to mówią, urządzenia dzielimy na fajne i na takie, na których się fajnie zarabia pieniądze. Niekoniecznie są fajne w użyciu. To mi się no, nie pasuje. Jednak stożek to stożek. Udało mi się na Allegro kupić. Ups, reklama. Trudno, no ale drogo kupić wzornik do przygotowania patronów w Kadlicz. Każdy sobie znajdzie CP Projekt, jak tak się nazywa ta firma, a tu jest BP Kadlicz Maker. No, bardzo fajne, ale stożek, podstawka, jedziemy. Bibuła. Ja to tak robię, tak jak widać, jakieś tam 45 stopni. Zawijamy. Palce się kleją od poprzedniego kleju. Akcja jęzor. Proszę bardzo, zawijamy. Jest. Stryk. I to jest taki pojedynczy, bardzo ładny zawijasek.
jego tak po prostu łamiemy i ta powierzchnia tutaj, jak widać, kopytko prześwituje, jest bardzo duży przekrój, ale tylko jedna warstwa papieru, a w tym czymś mi się zawijało tak 1/3 połowa tej zawijki i dopiero tu było jedna warstwa papieru. Klej. Zaklejony. Można tutaj docisnąć. W środku jest taka plastikowa wstawka zrobiona, że bardzo ładnie to nam obrabia, tak, że taka fajna powierzchnia wychodzi. W tym też da się zrobić w tym czarnym urządzeniu patrony, ale to jest tańsze i wygodniejsze. Wkładam jeszcze raz miarka na proch. Tak, proch wszedł. Przybitka. Ubiłem. Kulka. Trochę naklej. Trzeba by to tak trochę robić inaczej, tak pan Igor pokazuje. Mam zawsze taki płynny klej w kubeczku po rolmleczu. Bardzo dobry serek, reklama. O, docisnąłem, zawinąłem. Proszę bardzo. Piękny, ładny patronik. Też jest ładny, też go da się ponoć wystrzelić. Gdzieś mam swoje magiczne pudełeczko, gdzie były różne próbki porobione. O, też na Lego do kupienia. Można samemu zrobić ze sklejki, ale po co? Jak można wydać parę złotych. Teraz tak. To jest patron zrobiony z czarnego urządzenia. No nie jest tutaj taki pozawijany papier. Tu jest następny zrobiony na próbę w tym czarnym urządzeniu. Też ten taki duży papier zawinięty. A tu już jest zrobione na stożku. Tak. Widać, że tego papieru jest minimalna ilość. Tak się w stożek fajnie to skręcało. Tu jest pierwszy patron zrobiony na tym czarnym urządzeniu. W ogóle no. No a tutaj jest na brązowych bibułkach polecany przez też kogoś tam w internecie. Przez chyba Tobiasza. O takie. Brown smoking. Teraz o co chodzi? Każde urządzenie jest dobre. To jest dobre. To trzeba się nauczyć używać, go używać. Jest też urządzenie za 1/4 ceny tego, co przed chwilą pokazałem. Można sobie samemu zrobić, jak ktoś ma dostęp do narzędzi. Ja mam, ale mi się nie chce. Ładownica na 6 patronów. Też można zrobić samemu, no ale to trzeba mieć narzędzia. Też mam, ale mi się nie chce. Klej to wiadomo, można też zrobić w domu. Tutaj łatwiej kupić. Kasza. Najtańsza. Mój klamot. No i w tym klamocie jest tak, że niestety trzeba będzie ramę podpiłować w tym miejscu, żeby można było patrony spokojnie na szynic używać. To jest ze stożka, a to jest z BP Makera. Też, no to może by wchodził, ale próbowałem wcześniej, to mi się pojedyncze bledki rozrywały, się wszystko rozsypywało bez sensu. Trzeba tutaj wziąć, wyszlifować, poczernić, będzie dobrze. No, niezaładowane, żeby nie było. Nara.